Dzień dobry w grudniu. Dzisiaj mamy 1 grudnia, zaczynamy najlepszy miesiąc w roku i oczywiście tym samym odliczanie do świąt z kalendarzem adwentowym. Tym razem, podobnie jak w zeszłym roku, mam na razie tylko czekoladkowy, ale poprzyglądam sobie jeszcze. Może będzie jakaś fajna promocja teraz już w grudniu i jeszcze jakieś sobie dokupię. Natomiast na ten moment będziemy codziennie jeść czekoladki i dzisiaj mamy 1 grudnia. Więc właśnie to okienko sobie otwieramy. I mamy pierwszą czekoladkę. Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w takim pierwszym świątecznym odcinku na moim kanale. Chciałabym powiedzieć vlogmasowym, ale nie będą to do końca vlogmasy. A co to właściwie będzie, no to właśnie chciałabym wyjaśnić, dlatego to będzie taki troszkę długi, gadany wstęp, bo chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak sobie ten grudzień na moim kanale wyobrażam, ponieważ widzę, że vlogmasy już ruszyły pełną parą, no oczywiście mamy już w końcu 4 grudnia, kiedy to nagrywam, ale też właśnie widzę, jak wiele pracy różni twórcy włożyli w swoje kanały, no i ja też bym chciała coś takiego świątecznego tutaj w tym grudniu przemycić, tym bardziej, że grudzień to jest taki mój miesiąc, mój ulubiony miesiąc w roku absolutnie, kocham całą tą otoczkę świąteczną, od listopada słucham tak naprawdę świątecznych piosenek, oglądam świąteczne, hallmarkowe filmy na Netflixie, już mam kilka za sobą w tym sezonie, także no, pod tym względem idzie mi naprawdę dobrze. No i właśnie też w grudniu chciałabym się skupić na świątecznych książkach, przynajmniej kilka ich przeczytać i tak jak w zeszłym roku, w tych moich takich tygodniowych vlogach, raz na jakiś czas opowiedzieć Wam o jednej świątecznej książce, to znaczy raz na taki film opowiedzieć o jednej świątecznej książce, którą właśnie przeczytałam. To jest dokładnie to, co robiłam w zeszłym roku. No i właśnie w zeszłym roku te moje vlogmasowe filmy pojawiały się raz w tygodniu, więc mieliśmy 4 takie świąteczne filmy odliczające do świąt. I chciałabym, żeby w tym roku to wyglądało podobnie. Jeżeli mi się uda, no to oczywiście będzie tego więcej, bo chciałabym również wstawiać takie filmy pomiędzy, bo przecież nie każdy na kanale książkowym szuka takich bardziej codziennych treści, troszkę świątecznych, więc pomiędzy chciałabym też wstawiać filmy takie jak, no nie wiem, nawet podsumowanie listopada jest jeszcze przed nami, ale też grudzień to jest czas wszelkich takich właśnie całorocznych podsumowań i planów na przyszły rok, także na pewno jeszcze w grudniu pojawią się filmy typu najlepsze książki, najgorsze książki tego roku, ale też TBR na 2023 rok, może jakaś konfrontacja TBR-u na poprzedni rok, także to wszystko gdzieś tam pomiędzy będzie się pojawiać, więc mam nadzieję, że osoby, które takimi vlogami nie są zainteresowane, też znajdą w tym czasie coś dla siebie na moim kanale, bardzo bym chciała, żeby tak było. Natomiast jeżeli chodzi już o same te, no nazwijmy to vlogmasy, ale to taka bardzo nazwa na wyrost, no to tak jak wspomniałam, chciałabym, żeby przynajmniej raz na tydzień taki świąteczny vlog się pojawiał. Żeby zachować właśnie tę formę książkową, no to chciałabym opowiadać o jednej świątecznej książce na taki vlog. I już dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o jednej z nich, bo już jedną mam za sobą, ale to może w następnym klipie, to znaczy przeplotę sobie tutaj jakieś tam bardziej świąteczne wstawki, a później opowiem Wam o książce, żeby aż tak dużo nie gadać. Będzie to książka Anny Haber, Zdążyć do domu na święta. Jest to jedna chyba z moich pierwszych, o ile nie pierwsza polska książka świąteczna, jaką w ogóle kiedykolwiek przeczytałam, bo te, które do tej pory miałam okazję czytać, to raczej były zagraniczne, chociaż chyba czytałam jedną polską i nie miałam z nią najlepszych wspomnień w zeszłym roku. Nie będą to filmy codzienne, ani nawet co drugi dzień, tak jak chyba udało mi się zrobić 2 lata temu, ponieważ ja naprawdę nie jestem w stanie, no poza tym, że mam taką pracę od 9 do 17, więc też w tych godzinach po prostu nic ciekawego się w moim życiu nie dzieje, ale też nie jestem w stanie z jednego dnia wyłuskać na tyle ciekawych informacji, żeby nagrać 20-minutowy, czy nawet 40-minutowy w niektórych przypadkach film i dalej utrzymać zainteresowanie widza. Więc naprawdę bardzo, bardzo podziwiam wszystkie osoby, które są w stanie tak nagrywać i tym samym odsyłam Was na przykład do Panny Sasny, która jest absolutną królową vlogmasów i ona nagrywa te vlogmasy już od wielu lat codziennie i naprawdę wkłada w to mnóstwo pracy i serca i te jej vlogmasy zawsze są takie ciepłe i kochane, także jeżeli jeszcze nie znacie jakimś cudem, no to bardzo gorąco polecam, bo u niej na pewno filmy będą codziennie i będą to filmy, w które wkłada mnóstwo pracy. No ja nie potrafię tak zrobić, żeby te filmy były codziennie, ale postaram się, żeby taki świąteczny akcent też tutaj jednak dodać. W ogóle też nagrywam ten film, bo grudzień zaczął się dla mnie tak trochę mało grudniowo, jakoś tak ciężko było mi poczuć tą atmosferę, mimo tego, że tak jak wspomniałam, mam już za sobą jedną świąteczną książkę i kilka świątecznych filmów. To jednak mieliśmy w ten weekend jechać do Kielc i przywieźć choinkę i w ogóle wszystkie ozdoby świąteczne, ale niestety zepsuł nam się samochód, no i te plany nie wypaliły, więc też byłam trochę taka przybita przez ten weekend właśnie, że jednak tej choinki nie będzie i nie poczuję takiej świątecznej atmosfery. Dlatego też właśnie stwierdziłam, że zbiorę się do kupy i spróbuję nagrać te vlogmasy jakoś tak w miarę często, przynajmniej raz na tydzień, a może częściej, żeby jednak właśnie poczuć taką tą świąteczną, grudniową radość jak zawsze, no bo grudzień to tak jak wspomniałam, to jest taki mój miesiąc, my mamy dużo różnych imprez rodzinnych w grudniu, mamy imieniny mojej mamy, bo to Barbara, więc dzisiaj właśnie 4 grudnia jest Barburka, no i też właśnie mieliśmy być w Kielcach, no ale nie wyszło. Ja mam 13 grudnia urodziny, także już niedługo też właśnie będziemy świętować moje urodziny, ostatnie 20, potem też mój tata ma imieniny, oczywiście są święta, mój narzeczony ma urodziny, także naprawdę tych imprez rodzinnych i takich ważnych wydarzeń jest
bardzo, bardzo dużo w grudniu, także no, to jest cudowny miesiąc dla nas. Oczywiście w grudniu i we Vlogmasach ważne są też kalendarze adwentowe. Ja na razie mam tylko taki czekoladkowy Skinner i zaraz sobie go otworzymy, ale już w grudniu, jak zaczęły się promocje właśnie na kalendarze adwentowe, zamówiłam sobie drugi, taki bardziej kosmetyczny, więc będziemy sobie go otwierać, mam nadzieję, już od następnego filmu i nadrobimy sobie te wszystkie zaległe okienka, także też taki kalendarzowy, świąteczny akcent na pewno w tych filmach będzie. Ja wiem, że może nie każdy to lubi, ale dla mnie nie ma Vlogmasów bez kalendarzy adwentowych i ja sama bardzo to lubię, dlatego no, stwierdziłam, że taki element po prostu na moich filmach się pojawi. Gdyby Wam to przeszkadzało, no to po prostu te fragmenty można przewijać. Postaram się, aby to otwieranie kalendarza zazwyczaj było gdzieś tam na początku, żebyście mogli sobie przewinąć i ewentualnie oglądać dalej. Natomiast uprzedzam, że takie coś się na pewno pojawi. A ponieważ dzisiaj mamy 4 grudnia, to jesteśmy tutaj przy czwórce i od razu sobie otworzymy czekoladkę. Może od razu ją zjemy. Albo nie zjemy, bo jest zapakowana. Jest to takie jajko Kinder. W ogóle w zeszłym roku chyba tych, bo ja też miałam ten kalendarz Kinder, bo w ogóle bardzo lubię czekoladę Kinder. W zeszłym roku i wydaje mi się, że tych jajek nie było, że było dużo Kinder Bueno, Kinder Country i tych takich małych kinderków, tych takich mlecznych. Natomiast tych jajek, które właśnie upuściłam, za bardzo nie było. Także jest to jednak jakaś nowość. No ale tak jak mówię, te kalendarze jeszcze będą się w tych vlogach pojawiały. No i to w zasadzie tyle, tak tytułem wstępu i troszkę takiego opowiedzenia Wam o tym, jak ten grudzień na moim kanale sobie wyobrażam. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane vlogmasami będą szczęśliwe, ale też osoby, których to niekoniecznie interesuje i szukają tutaj bardziej książkowych treści, też pomiędzy znajdą coś dla siebie. Chciałabym, żeby to się udało, także trzymajcie kciuki. No i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego wstępu i zapraszam do dalszego oglądania. Dobra, no i wracam całkowicie w tej samej pozycji, bo nie będę oszukiwać, że to jest jakiś inny moment, inny dzień, to jest dokładnie ten sam moment, natomiast wolałam sobie to oddzielić, żeby nie robić takiego dużego bloku mówionego na raz. Więc właśnie teraz, po tej krótkiej przerwie, chciałabym opowiedzieć Wam o książce Zdążyć do domu na święta Anny Haber. Ja tej książki nie mam fizycznie, ponieważ czytałam ją na Legimi, więc standardowo tutaj gdzieś obok mnie pojawi się okładka. To jest książka, którą widziałam na Instagramie. Widziałam, że kilka osób ją czytało i bardzo dużo osób się wzruszało na tej książce. A ponieważ ja lubię smutne książki, no to stwierdziłam spontanicznie, dobra, ściągnę, zobaczę, może będzie ciekawa. No i rzeczywiście okazała się naprawdę miłym zaskoczeniem. To znaczy miłym może nie jest do końca dobrym słowem, bo to nie jest miła książka, tak do końca. Natomiast rzeczywiście jest to niezła książka świąteczna, jak na świąteczne książki, bo znowu tutaj muszę dodać to samo, co w zeszłym roku, że ja do tych książek świątecznych podchodzę z dużą dozą tolerancji na taki, wiecie, cukier, na takie wydarzenia bardzo przesłodzone, no bo jednak są to książki świąteczne, więc wiadomo, że one w dużej mierze tym będą się charakteryzować, także w ogóle przymykam oko na takie rzeczy zazwyczaj w książkach świątecznych. Natomiast tutaj też tego nie ma aż tak dużo. Ale może od początku. Fabuła opowiada o tam około 30-letnim Filipie, który mieszka w Belgii ze swoją partnerką i w domu na święta w Polsce, nie był tam chyba od 3 lat, no i postanawia, że to jest właśnie ten rok, kiedy on zmierzy się z przeszłością, bo on nie był w domu z pewnego powodu i że właśnie w tym roku zmierzy się ze swoją przeszłością, wróci do domu, zresztą zrobi to też dla swojej matki, która, no wiadomo, chciałaby mieć syna w domu na święta, to jest chyba normalne, no i wróci do tej Polski. Natomiast chyba 23 grudnia ta akcja się rozgrywa, tak mi się wydaje. No i kiedy jest na lotnisku, niestety okazuje się, że ze względu na strajk kontrolerów loty są odwołane, więc ten lot do Polski się po prostu nie odbędzie. No i Filip, ponieważ do końca nie był przekonany, czy on w ogóle chce do tego domu wracać na święta, traktuje to trochę jako taki znak, że może jednak nie powinien wracać. Zresztą do tego też namawia go partnerka. Pisze do niego, że to ona zabukuje im szybko jakiś może pobyt w jakimś tam klimatycznym ośrodku, żeby właśnie ten świąteczny czas spędzić we dwójkę, tak jak co roku. Natomiast na tym lotnisku Filip poznaje inną dziewczynę, Kaję, która jest takim jego przeciwieństwem. To znaczy ona jest pewna, że ona musi trafić do domu. Widać, że czuje się źle, jest zasmarkana, zakaszlana. Natomiast chce do tego domu za wszelką cenę dotrzeć, jest bardzo zdeterminowana.
No i jakoś tak, wiadomo, to jest książka świąteczna, więc są różne zbiegi przypadków. Jakoś tak się zdarza, że jednak Filip postanawia się nią w pewnym sensie zaopiekować, pomóc jej, no bo widzi, że ona się z tą walizką bardzo męczy, więc pomaga jej z tą walizką, no i ostatecznie idą w ogóle na pociąg. Z początku Filip ma tylko dotrzeć do chyba gdzieś do jakiegoś tam miasteczka, w którym mieszka właśnie w Belgii, po prostu wrócić do domu, do swojej partnerki i jakby zaniechać ten pomysł powrotu do Polski. Natomiast w trakcie tej jazdy pociągiem nawiązuje oczywiście relacje z Kają, zaczyna z nią rozmawiać, no i jakoś tak się składa, że jednak podejmuje decyzję, że do tego domu wróci. I w ogóle ta cała scenaria, ponieważ tutaj bardzo, bardzo duża część akcji rozgrywa się właśnie w pociągu, już dla mnie była taka bardzo świąteczna, bo oczywiście za oknem mamy zimowy krajobraz, siedzimy w pociągu, więc to od razu przywołało mi do głowy takie obrazki typu Ekspres Polarny, albo nawet Hogwarts Express, wiecie, Harry Potter i tak dalej, no takie bardzo świąteczne obrazki. Więc sam ten pomysł osadzenia akcji w dużej mierze w pociągu, w takim zimowym pociągu, bardzo, bardzo mi się spodobał. Było to strasznie fajne, naprawdę takie bardzo przyjemne do czytania. No i oczywiście, ponieważ jest to bardzo długa droga z Belgii do Polski, Filip i Kaja bardzo dużo rozmawiają, bardzo dużo się nawzajem od siebie uczą. Głównie jednak Filip od Kai, ale jednak bardzo dużo nawzajem się od siebie uczą, ale też mają po drodze bardzo dużo przygód i ten powrót pociągiem do Polski wcale nie jest taki prosty, jak mogłoby się okazać. Są tam w pewnym momencie różne wydarzenia, o których nie będę Wam mówić, no bo to będą już spoilery. Natomiast to, czy w ogóle oni do tej Polski zdążą na święta, stoi pod bardzo, bardzo dużym znakiem zapytania. No ale Kaja jest naprawdę ogromnie zdeterminowana, to też później okazuje się, dlaczego ona tak zdeterminowana jest. No i tak w zasadzie myślę, że w skrócie można opisać fabułę, także to bardzo mi się podobało, że ta akcja toczy się w pociągu, spotyka się dwoje nieznajomych i to, co jest też być może fajne dla niektórych osób, być może zaskakujące, nie będzie między nimi żadnej relacji romantycznej, nie jest to książka tego rodzaju, to jest taka raczej znajomość na stopie przyjacielskiej, także dla osób, które bardzo nie lubią romansów, no to właśnie to może być ciekawa alternatywa. I to jest książka, która nie ma takiego zakończenia, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Ja byłam naprawdę bardzo zaskoczona, bo jednak myślałam, że skończy się to jak typowa świąteczna komedia romantyczna. No wiadomo, natomiast zupełnie to się tak nie kończy i jest to taka książka, która być może nie zaskoczyła mnie jakby tym, co się wydarzyło aż tak, bo jednak można było się tego spodziewać. Natomiast samo to takie ostateczne zakończenie, to postawienie tej kropki nad i było naprawdę zaskakujące i bardzo, bardzo wzruszające. Ja się na tej książce spłakałam okrutnie, wrzucałam nawet zdjęcia na Instagrama, na Insta Stories, jak właśnie zapłakana po tej książce siedzę. Nawet autorka do mnie napisała później, jak to zdjęcie zobaczyła. Także naprawdę to jest jedna z tych książek świątecznych, które oczywiście są w pewnym momencie takie bardzo słodkie, bardzo szczęśliwe, pełne różnych takich pojednań rodzinnych. Natomiast ostatecznie nie jest to taka słodka książka, jak mogłoby się wydawać i ja to bardzo doceniam, bo ja bardzo lubię taki klimat, znaczy znowu bardzo lubię. To brzmi bardzo źle, bo jak przeczytacie tę książkę i zobaczycie, o czym ona jest, no to nie jest to tematyka, która może się podobać i którą można lubić, ale bardzo doceniam właśnie to, że w taki sposób przedstawia pewne jakieś tam, nawet nieprawdy, no bo może ta książka nie odkryje Ameryki, ale jednak skłoni do refleksji, no i można sobie faktycznie nad nią popłakać. Także naprawdę było to miłe zaskoczenie, bardzo gorąco Wam polecam. Było to naprawdę bardzo udane rozpoczęcie takiego książkowego, świątecznego sezonu, więc jeżeli szukacie jakiejś książki na święta, no to bardzo gorąco Wam polecam właśnie Annę Haber Zdążyć do domu na święta. Jest dostępna na Legimi, także zachęcam, być może Wam też się spodoba. Oczywiście tylko jeżeli takie książki lubicie, no bo jeżeli jesteście Grinchami i taka tematyka kompletnie Wam nie pasuje, no to nie będzie to coś dla Was. Nawet to nie do końca romantyczne zakończenie na pewno Wam nie pomoże. No ale jeżeli lubicie takie książki, albo jeżeli właśnie w święta macie wyższą tolerancję na tego typu historie, no to polecam się zapoznać, bo jest naprawdę oryginalna mimo wszystko. Jeszcze tylko zanim złożę lampę, to zrobię sobie mały czek dźwięku na aparacie vlogowym, bo jednak wolałabym nagrywać aparatem vlogowym te świąteczne vlogi. No ale pamiętam, że chyba rok temu albo dwa lata temu strasznie narzekałam na jakość dźwięku, bo normalnie używam mikrofonu, a do tego aparatu, którym vloguję, nie da się niestety mikrofonu podpiąć. To jest Canon G7 X2, jakby ktoś pytał, i tutaj niestety nie ma takiej funkcji, więc sprawdzam tylko, czy coś mi się zmieniło, czy jednak ten dźwięk dalej będzie mi przeszkadzał. Mam takie światełka, to jest taka chyba girlanda świetlna na USB i chciałam sobie je powiesić na oknie, tylko nie wiem jeszcze jak to wygląda, także zaraz sobie to tutaj rozplączę i zobaczę jak to wygląda i czy uda mi się to jakoś na oknie fajnie zawiesić. A tutaj już naszykowałam sobie do przeprasowania i do zmiany świąteczną pościel. To jest taka pościel, którą kupowałam w zeszłym roku na Allegro, ale w tym roku zamówiłam sobie jeszcze jedną z Home Menu, taką bardziej może zimową niż świąteczną, także ta pójdzie na pierwszy ogień, a później zmienimy na tą właśnie z Home and You. Tak ona wygląda, ale już chyba dzisiaj tego mi się nie uda zrobić, ponieważ dzisiaj wieczorem jedziemy jeszcze do Kielc, tak naprawdę tylko na sobotę, na jeden dzień, także może jak już wrócę, to w niedzielę rano na spokojnie się tym zajmę i wtedy właśnie sobie tą pościel zmienię i już będzie tak ładnie, świątecznie. I jeszcze ciągle muszę zawiesić te lampeczki w oknach, a też jeszcze z Kielc przywieziemy choinkę, także już w ogóle od tego weekendu, od początku przyszłego tygodnia będzie tutaj już u nas świątecznie. Przyszła moja pościel z Home & You, także zaraz sobie otworzymy.
i zobaczymy, jak wygląda na żywo. Tu jest jedna taka zimowa, a jedna taka bardziej wiosenna, ale ponieważ na Black Friday była promocja, że dwie w cenie jednej, znaczy druga tam była za 10 zł, no ale to naprawdę była opłacalna sprawa, bo jednak Home and You ma dosyć drogie te pościele, no ale przy właśnie zakupie dwóch w cenie jednej to już naprawdę się całkiem opłaca, także postanowiłam skorzystać. Musiałam otworzyć bez aparatu, bo się bałam, że gdzieś tam przetnę po tej pościeli niechcący, więc odłożyłam na chwilkę. O, jeszcze chyba tutaj czegoś do końca nie odpakowałam. Zobaczymy, czy to się uda w taki sposób. Dobra, udało się. I właśnie pierwsza pościel tutaj to jest ta zimowa. Ona jest w takie delikatne wzory, w takiej jodełki, tutaj jakieś szyszki. Ja w ogóle mam dokładnie chyba z tej samej serii bardzo podobny wzór takiej ściereczki do naczyń. Może Wam też później pokażę. No i właśnie to jest taki bardzo ładny, bardzo delikatny wzór, który nie jest tylko świąteczny i nie jest typowo świąteczny, bo mam już taką świąteczną pościel, którą Wam pokazywałam wcześniej, która raczej nada się tylko na święta. Natomiast ta myślę, że może być spokojnie przez całą zimę. Jest taka naprawdę bardzo delikatna, bardzo ładna. A druga to jest już coś takiego dużo bardziej wiosennego, w takie kwiatuszki. Ona mi się strasznie spodobała, bo jest taka trochę retro. Ja uwielbiam w ogóle taki styl. Tutaj jest w ogóle to, jak ona wygląda. No przepiękna. Także stwierdziłam, że dorzucę ją do tej paczki. Skoro jest za 10 zł, no to trzeba wykorzystać taką okazję, która się pewnie szybko nie powtórzy. No i mam właśnie dwa takie komplety pościeli. O, to są chyba jakieś w środku, słuchajcie, bony. Bardzo miło, bardzo fajnie. Na pewno się przydadzą, bo ja uwielbiam takie rzeczy dokupować do domu. Także ekstra. No to się naprawdę opłacało w takim razie kupić te pościele. Dzień dobry, powoli będziemy kończyć tego pierwszego vlogmasa, ale jeszcze na zakończenie taki szybki haul z Pepco i z Rossmana, bo dzisiaj właśnie byłam, bo chciałam jeszcze dokupić parę dekoracji, ale ostatecznie w zasadzie kupiłam niewiele i tylko to, co najpotrzebniejsze. No ale pomyślałam, że ponieważ jest to taki świąteczny akcent, to do vlogmasa się nada. Opowiadałam Wam już historię o choince, o tym, jak mieliśmy pojechać do Kielc i niestety nam się to nie udało, ale zamówiliśmy drugą choinkę na Allegro i ona będzie u nas prawdopodobnie jutro, czyli we wtorek 6 grudnia, a jeżeli nie, no to w środę. No ale musieliśmy jeszcze dokupić pompki, ponieważ no, wszystkie nasze ozdoby świąteczne zostały w Kielcach, więc poszliśmy do Pepco kupić jakieś takie najtańsze, żeby po prostu były. Tutaj jest ich 12 i w zasadzie kosztowały jakoś bardzo niedużo, bo tylko 10 zł za 12 sztuk, także to jest naprawdę, myślę, że spoko cena. No wiadomo, no nie są jakiejś super jakości, ale też no nie na tym nam w tym momencie najbardziej zależało. I do tego drugi zestaw w takim samym kolorze, tylko że już takich mniejszych, które pójdą gdzieś tam na górę. Ta choinka będzie malutka, także nie potrzebujemy jakoś bardzo dużo tych dekoracji. No i oczywiście musi być też czubek na choinkę. Mamy gwiazdkę w Kielcach, także nie chcieliśmy już drugiej gwiazdki. Tym razem stwierdziliśmy, że skoro i tak coś nowego kupujemy, to kupmy tym razem czubek. Znaczy ja tak stwierdziłam, bo Kato w ogóle ma wywalone na to, tak szczerze mówiąc, no ale oprócz tego wizyta w Pepco oczywiście musiała zakończyć się zakupem jakiegoś świątecznego kubka, ale kupiłam taki bardzo ładny, bardzo elegancki, który niekoniecznie musi być świąteczny. Tak on wygląda. Nie wiem, czy on się tutaj wyostrza? Chyba nie. Nie widzę, szczerze mówiąc, czy się wyostrzył. Chyba nie. Chyba cały czas próbuję złapać moją głowę, no ale myślę, że widzicie, jak wygląda. Nie ma tutaj nic specjalnego w taką krateczkę. Myślę, że na całą zimę będzie jak znalazł. I też nie był jakiś bardzo drogi, zresztą jak w większość rzeczy w Pepco, bo kosztował całe 12 zł. No a ponieważ Pepco jest obok Rossmana, to też przy okazji weszłam, bo skończyło mi się kilka rzeczy, które musiałam kupić, między innymi taki oto puder, który bardzo lubię. Widziałam go kiedyś na Instagramie, ktoś go polecał i postanowiłam spróbować i to jest już właśnie moje drugie opakowanie. To jest Eveline i on jest taki bardzo, bardzo rozświetlający. Wygląda w ogóle, jak sobie go zobaczycie na ręce, ja Wam go zaraz pokażę, bo myślę, że daje naprawdę bardzo fajny efekt. Jest bardzo rozświetlający i na ręce na początku, jak go widziałam pierwszy raz, to wydał mi się taki bardzo, bardzo mocno rozświetlający, ale na twarzy wygląda naprawdę super, w ogóle nie widać aż tak tego rozświetlenia. Tutaj wygląda trochę jak rozświetlacz.
ale naprawdę na twarzy mi się bardzo, bardzo sprawdza i akurat okazało się w ogóle, że jest w promocji. On kosztuje normalnie chyba coś około 30 zł, a teraz kosztował chyba 16 czy 15, także też udało mi się załapać na promkę. Także jak coś, jakby ktoś sobie chciał wypróbować, no to polecam. Oprócz tego kupiliśmy kulę do kąpieli, bo w tym mieszkaniu mamy wannę, więc kupiliśmy kulę, która nazywa się Tęcza Jednorożca. To też jest kula, która była na jakiejś promocji i mam nadzieję, że będzie się tak fajnie, wiecie, pienić, że jak się wrzuci do wody, to zrobi się taka fajna kolor wapiana, bo szukam właśnie takiej kuli, bo na razie wszystkie, które próbowaliśmy, takiej piany nie robiły, tylko gdzieś tam troszkę pomusowały i to właściwie tyle, także dajcie znać, jeżeli macie jakieś sprawdzone kule do kąpieli, do polecenia, takie, wiecie, które widać często gdzieś tam na filmikach na Instagramie na przykład, że je się wsadza do wody i one tak fajnie musują całe, bo właśnie takiej szukam. No i już trzy ostatnie rzeczy. Wzięłam sobie jakieś takie peelingi do ciała z Isany, dwa, jeden kokosowy, drugi mango. Jeszcze nigdy ich nie używałam, więc przy okazji wypróbuję. I takie płatki żelowe pod oczy, to się zawsze przydaje, także zgarnęłam przy okazji. No i to w zasadzie byłoby na tyle tych moich zakupów i w ogóle też na tyle, jeżeli chodzi o tego dzisiejszego vlogmasa. W zasadzie nie tylko dzisiejszego, bo on już trwa od 1 grudnia, a dzisiaj jest 5, także było to 5 dni. Mam nadzieję, że uda mi się go zmontować i jutro 6 grudnia puścić na kanał. Mam nadzieję, że w ogóle coś z tego wyszło sensownego, także koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobał i czy w ogóle jesteście zainteresowani takimi rzeczami na kanale książkowym, czy jednak raczej będziecie tutaj wpadać po te filmy książkowe, które gdzieś tam pomiędzy będę wplatać. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie, jeżeli tutaj zostaliście ze mną do samego końca i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym vlogmasie albo w jakimś innym filmie już niedługo. Cześć!